Może dowódczyni coś zostawiła. Noraz do... mnóstwo maszyn. Wysłali stado maszyn w dół zbocza. Najpierw zabójcy użyli go, by wysłać do walki inne maszyny. Hej! Pomówmy! Polegli i ranni już zabrani. Nie ma wojowników i uzdrowicieli? Tylko ja. Co się stało? Jesteś ranny. Nie pytaj. Tam jest szaleństwo. Sona wysłała mnie, bym zdał raport. Teraz na nic się nie zdam. Varl powiedział, że Sona tropiła zabójców. Znalazła ich? Szliśmy ich tropem, ale bez przerwy wysyłali na nas te swoje skażone maszyny. Rany zaczęły mnie spowalniać, więc dowódczyni mnie odesłała, żeby inni wiedzieli, że nie dała za wygraną. Więc byłeś tu, kiedy oddział wpadł w zasadzkę? Tak jest. Myślałem, że nie ma nic gorszego od próby, ale się myliłem. Dowódczyni spóźniała się, zbierała tylną straż. Wojownicy na czele, żądni zemsty, wpadli w pułapkę. Straciliśmy wielu ludzi. Gdyby Sona nam nie pomogła, nikt by nie przeżył. Ruszyłam, by odnaleźć Sonę. Wiesz, gdzie teraz jest? Wiem tylko, gdzie się rozstaliśmy. Przy metalowej wieży, na południowy wschód od ruin Diablego Pragnienia. Szukaj wzniesienia za nią z samotnym głazem. Ja ruszę do obręczy i opowiem Varlowi, co się stało. Niech Wszechmatka da ci siłę. Przyda się, skoroś sama. Musi być wzniesienie, o którym mówił posłaniec Sony. Musieli tu chwilę odpoczywać. Opatrunki. Ten posłaniec nie był jedynym rannym. Dowódczyni nie mogło być im łatwo ruszyć tuż po wydostaniu się z zasadzki. Ten stary łuk widział wiele bitew. Nie zostawiliby go tak po prostu. Musieli ponieść straty. Odłamki strzał. Wojownicy musieli przygotowywać tu broń. Buty i krew. Najwyraźniej Sona poprowadziła ich na tamten grzbiet.
Piłozą. Może Sona go zabiła. Możliwe, że jest już blisko. Masz szczęście, że tu byłam. Jedna chwila i ten piłoząb rozerwałby cię na strzępy. Pół chwili i sama bym go zabiła. Ty jesteś dowódczyni Sona? Varl mnie tu przysłał. Czy utrzymał bramę? Był dzielny. Widziałam, jak powalił skażoną maszynę. Martwi się. Plemię potrzebuje siły, nie sentymentów. Wyśledziłam część zabójców z próby. Pałam rządzą zemsty. A ty? Nawet nie wiesz jak. Czas działać. Użycz mi swej siły. Za mną. Zabójcy są po drugiej stronie. Kopią w przeklętej ziemi. W tym miejscu spoczywa najcięższy grzech przedwiecznych. Przeklęci skaziciele. Znam je. Zabiłam jednego przy strażnicy matki. Zobaczymy. Będziesz miała okazję powtórzyć wyczyn. Niedawno kazałam swoim ludziom ukryć się na drzewach. Zaatakują na mój sygnał. Wróg i jego demoniczne maszyny mają przewagę, ale my z kolei nadrabiamy gniewem. Moglibyśmy mieć coś więcej. Wyjaśnij. To płomień. My to spalamy, oni robią wybuchy. Tak powstała ta dziura. Czyli, że to podpalimy, a potem... Bum. No to zaczynajmy. Ej, chwila. Bez pośpiechu. Daj mi czas na podejście. Jeśli mnie dojrzą, strzelaj. Dobra. Zobaczmy, co potrafisz. Do it!
Nieźle. To nie byli wszyscy. Podczas zasadzki naliczyłam ich więcej. Jeśli będzie trzeba ścigać ich brudne cienie po sam lot włóczni, tak zrobię. Jesteś ranna. Krwawisz. Moje zdrowie to nie twój problem. Nikt nie wątpi w twoją odwagę, ale odpocznij. Ona ma rację. Pozwól ranom się zasklepić. Varl? Co ty tutaj robisz? Przecież kazałam ci utrzymać bramę za wszelką cenę. I tak robiłem, dopóki twój goniec nie wrócił z wieścią od Aloy o zasadzce i twojej pozycji. Brama jest pilnie strzeżona. Moje miejsce jest tam, gdzie ty. I nasza zemsta. Nie zasługuje na to. Powinnam się trochę rozejrzeć. Może uda mi się znaleźć pozostałych zabójców. Rób, co chcesz. Wszyscy tak robią. Matko... Dowódcy, w minionym miesiącu tuzin ludzi zginął w przypadkowych wybuchach płomienia. Tutaj, w Pierścieniu Metalu, umieściłem na wszelki wypadek cały nasz zapas w krytym schronie. Bardzo starannie zabezpieczony. Wejścia natomiast pilnują strażnicy. Albo zastosujecie podobne środki, albo poniesiecie konsekwencje. Kwatermistrz Tyran, koniec. Płomień zgromadzony w ich bazie. Zniszczmy to, a zwyciężymy. Odkryłam coś. Pozostali zabójcy obozują w Pierścieniu Metalu. Mówi wam to coś? A niech ich. Pierścień Metalu leży w ruinach Diablego Smutku. To zakazane ziemie. Poproszę matrony o pozwolenie. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie ma na to czasu. Przelana krew wymaga odpłaty. Jeśli ziemia jest przeklęta, niech nasza zemsta ją uświęci. Ty bluźnierco! Proszę, dowódczyni, złam tabu! Diabli Smutek to przeklęte miejsce. Ale może łaska poszukującej nas ochroni. Wyślę zwiadowców. Zgromadzimy siły na klifie nad Czerwonymi Echami i stamtąd zaatakujemy. Niezły plan. Ruszajmy.